patronacka? Jest klasa patronacka, nawet dwie klasy. Mówimy tutaj o dwóch umowach i z oddziałem kopalni i z oddziałem elektrowni. Oddział elektrowni obejmie patronatem dwa kierunki: technik elektryk oraz technik mechanik, natomiast oddział kopalni technik elektryk. Jakie zalety do uczniów i do szkoły płyną podczas całego okresu tej klasy patronackiej? Jestem przekonany, że ten projekt się uda, dlatego że zależy obydwu stronom. To, co powiedzieli prezesi tutaj PGE, stworzyła się luka pokoleniowa, ona się będzie pogłębiać. I myślę, że nasi absolwenci tą lukę pokoleniową wypełnią. Będziemy mieli niepowtarzalną szansę współpracy przez wiele, wiele lat, czyli nasz uczeń, który będzie odbywał zajęcia praktyczne na terenie, czy elektrowni, czy kopalni, zdobędzie dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia pod kątem konkretnych stanowisk pracy. W międzyczasie będzie funkcjonował program stypendialny, który dodatkowo będzie motywował tych uczniów. Zarówno my, jak i zakłady będą organizowały kursy i szkolenia specjalistyczne, typu uprawnienia elektryczne, na przykład SEPOS-kie do 1 kV i te, które będą wynikały z konkretnych potrzeb zakładu pracy. Oczywiście nie każdy później tę pracę dostanie, to będą najlepsi. Jak to będzie wyglądać? Znaczy, ja jestem optymistą i myślę, że każdy z tych uczniów, którzy dotrwają do końca, w tej chwili jeszcze do czwartej klasy, za chwilę będzie technikum pięcioletnie. Myślę, że każdy będzie szansę miał zdobycia tej pracy, dlatego że uczniowie będą się starać, bo im będzie zależało, a pracodawca zweryfikuje te umiejętności na bieżąco. I nawet jeżeli ktoś będzie miał problemy w zdobyciu, jakieś trudności w zdobyciu wiedzy, to będzie miał możliwość przez te lata poprawić się i spełnić oczekiwania tak, żeby zaraz po skończeniu technikum mógł być pracownikiem PGE.